Siemaneczko, z tej strony Wazji, a wraz z Astro będziemy wykonywać zadania fabularne tygodnia 7. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze pod filmem, wsparcie, dołączenie do naszego Discorda. No i chciałem Wam również przypomnieć, że istnieje na kanale nowa opcja. Możecie mnie wesprzeć, postawić mi kawę poprzez wsparcie, czy tam podziękuj pod filmem. Na pewno to działa na telefonie, na stronie YouTube'a zwykłej przez przeglądarkę, nie wiem. No i nie owijając bawełny, przechodzimy do zadań. Pierwsze zadanie to oczywiście użyj naczynia wróżebnego, by porozmawiać z Cerberem. Wylądowałem tutaj na górze Olimp. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie zacznie do nas strzelać. No i standard. Witam serdecznie. Cerber na linii. Mogę zignorować to polecenie, o ile mi pomożesz. Mój pan powiedział mi potężny artefakt. Powierzył mi potężny artefakt, niestety jednak uległ on zagubieniu. Bądź grzecznym pieskiem, przynieś artefakt. Jeśli nie, powiem Zeusowi, co ty wyrabiasz. Okej, dobra. Ale confident. No i przechodzimy do zadania numer 2. Etap numer 2 polega na zlikwidowaniu kogokolwiek, by sprawdzić, czy nie ma artefaktu. Czyli musimy po prostu likwidować przeciwników. A ciekawi mnie, czy jak zaatakujemy przykładowo bossa, no chociaż wypróbujemy to, czy jak zlikwidujemy obstawę bossa, Zeusa przykładowo, czy będą dropić nam te artefakty. Byłoby spoko. Oznaczałoby, że można atakować wszystkie NPC. Tak samo to od pogody. Zeusowi się to nie spodoba. Zeus teraz przyzwie obstawę i zobaczymy, czy poleci z tej obstawy. Dobra. Są przydupasy. Sprawdźmy. I zalicza. Normalnie zalicza tutaj z przydupasów. Czyli rewelka trzymaj. Dziwne. To chyba jest po prostu zadanie na likwidację. A nie ma tutaj nic takiego bardziej kreatywnego, że coś nam wylatuje. Samo będziemy mogli polecić również na Aresa. Wow. Ten nasz sposób nie jest za łatwy, ale zawsze lepsze to niż bieganie po całej mapie i szukanie 20 przeciwników. Jak macie jakiś lepszy pomysł, w jaki sposób to wykonać, zawsze możecie dać znać w komentarzu. Z chęcią wysłucham waszych propozycji. O, brawo, ja się sobie walnąłem osłoną pod siebie. No i chodź, polecimy Astro na Aresa. Który znajduje się nieopodal. Tam będą kolejni przeciwnicy. O, czakra wody. Co tam? Aha, masz tego.
szampana. Tu jest następny. O, i przeciwnika mamy. Rewelka. Nawet dwóch. Jasona. Ciekawy jestem, czy zalicza to na asyście. Dobre pytanie. O, jest. Siedem, nie, nie zaliczy na asyście. A nie, zaliczy na asyście, dobra. Czy to spokojnie, tak jak robimy, działa. Dobra, zapraszam na tego Aresa, bo to szkoda czasu. Co tutaj wydropili? Czyste żelazo i mamy. Dobra, mniejsza z tym. Mam żywioł wody, żywiołem wody się podleczę. O, kolejni przeciwnicy. Rewelacja. Likwidacji o dziwo lecą całkiem szybko. A nie ma tutaj jakiegoś zaznaczenia, że to niby na asyście. Na aresie będzie 3 plus ares 4 likwidacje. Wszystkie bronie przeładuję. O, ktoś był, ale nie wysłał Aresa. Spoko. Okej, jest obstawa. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Następni się pojawili. Dziewiętnaście, no i sam Ares tutaj pozostał. O, dobra, 20 na 20. Zadanie wykonane, zaliczone i przechodzimy do etapu numer 3. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Etap trzeci jest fantastyczny, bo rozbity jest na 4 podetapy. No i zrobimy tutaj pierwszy. Wiatrak z widokiem na Styx. Proszę bardzo, macie tutaj zaznaczony na FED. Teraz markerem, tu jest widok na Styx, tu jest wiatrak, proszę bardzo, już od razu jak tutaj jesteśmy. O, wykop artefakt przy innym wiatraku, dobra. I gdzie się tutaj się pojawia, psia zabawka i jest. Następną lokalizacją jest, zostawiłem go przy śniegu, gdzie zakopują też smaczne kości. Śnieg jest tutaj, a tutaj smaczne kości, czyli cmentarz. Lecimy na górę. Proszę bardzo, lokacja zaliczona i nawet nam od razu wyświetliło.
Artefakty do wykopania numer 2. Psia zabawka. Następna i przechodzimy do kolejnej lokalizacji. Trzecia lokalizacja to trawiasta wyspa pośrodku wszystkiego. Pośrodku wszystkiego, no dobra. Czyli tu chodzi o tą malutką wysepkę. I uwaga. Jest zaliczone dopiero przy wejściu. I mamy tarczę. Artefakt wykopany. Zadanie zaliczone. Oczywiście ten etap z pokonaniem Aresa i Zeusa to był prank. Tam nic nie ma, tak więc pamiętajcie, że musicie wykonać te trzy podetapy. A to był fake, on tak samo mówił, że jeśli nie wykopiemy mu artefakty, to nas nastraszy Zeusem. W następnym etapie musimy użyć naczynia wróżebnego, by porozmawiać z Hadesem. No i przeniesiemy się tutaj na północ. Z drugiej strony już nam strefa nie siadła. Element powietrza. Nie. Element skały. Jest fura. Dobrze. Jedziemy w to miejsce. No i sprawdźmy, co tam ciekawego będzie. Witam serdecznie. Hades wzywa. Przyznam, że pomoc serwerowi była miła z twojej strony. Zabrałem ten artefakt Cerbera na przechowanie na czas burzowego nastroju Zeusa, bo tutaj. Hades wzywa. Odkryłem, że utrata artefaktu czyniła go nerwowym i zdesperowanym, by go odnaleźć. Zostawiłem na tobie zapis tego artefaktu. Zwróć się do Cerberowi, pobaw się z nim. Gdy się wyżyje, odnajdzie twój zapach i podąży twoim tropem. No okej. Okay. W szóstym etapie musimy udać się do posępnego przejścia w celu pobawienia się z Cerberem, nie pokonania go, no ale myślę, że i tak będziemy musieli go pokonać. Ups. Tego jeszcze nie było. Mało paliwa, no musi starczyć. 200 metrów. Jak się pewnie wstyk się, to nam był topi zaraz. Tak jest. Tak jak mówiłem. Co, wyzywamy Cerbera.
Mieliśmy się bawić z Cerberem, a na razie to się bawimy z jego wilkami. Jak? Nie, kolejne wilki. Kolejna fala. Nie widzę. A jest. No i co, pobawiliśmy się z serwerem. Etap nam zaliczyło. Co tutaj mam też? A, z drugiej strony. Pięknie. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następnym odcinku to wasz komentarz będzie wyróżniony. W etapie 7 musimy podążyć za zapachem i zebrać artefakt, no bo trzeba szybko wskoczyć do Styksu. Strefa nas niestety już tutaj goni. Najgorzej. Zobaczmy, co tam się znajduje na tej przyjemnej piazzy. Nie ma to jak ślizgi pod górkę. I jest. Co my tutaj mamy? O, coś śmierdzi jak w Simsach. Dobra, jeden zapach, drugi. Ale fajnie to zrobili. W końcu coś nowego. O, do śmierdzącej kapusty. Artefaktem była jak śmierdząca kapusta, nieźle. Po zebraniu artefaktu, czy tej śmierdzącej kapusty, pozostało nam zwrócić artefakt do Cerbera w jego domu. No nie wiem, czemu tutaj to jest po angielsku. Nie ma lektora, nie ma polskich napisów, nie wiem, co się dzieje. Ciekawy jestem, komu dokładnie mamy zwrócić ten artefakt, jak Cerbera pokonaliśmy. Ale taki mały szczegół. Może wystarczy po prostu pojawić się w tej lokalizacji. I uwaga, a dobra, okej, po prostu musimy zwrócić tutaj do jego posiadłości. Niestety strefa już na mnie siadła. No i zwróć artefakt. Artefakt zwrócony. A tu jest piłka! To jest śmierdząca piłka. Mój błąd, a ja myślałem, że to jest jakaś śmierdząca kapusta. Co jest? Brawo ja. No i pozostało nam już ostatnie zadanie, czyli odbyć dialog z wyrocznią. Ja jeszcze tylko sobie na spokojnie ucieknę do strefy.
I naczynie wróżone powinno się tutaj znajdować za tymi spleconymi slajdami. Niestety jednak strefa nam nie siadła, nie byliśmy w stanie tutaj dolecieć do wyroczni, musieliśmy wystartować następną grę. No i użyjemy teraz naczynia wyrzymnego, by porozmawiać z wyrocznią. Prawdopodobnie będziemy rozmawiać tutaj z Cerberem, że on do nas dołączy w walce z Zeusem. Ale sprawdźmy to. I za tydzień prawdopodobnie będą zadania Meduzy, a po Meduzie też pozostanie nam walka z Hadesem. Zeus ma wielu wrogów. Niektórzy chcieliby walczyć. Znajdź Gorgonę. Pokaż jej słowa Zeusa. Aha, okej, to tutaj nawet nie porozmawialiśmy z Cerberem, bo dostarczyliśmy mu zabawkę. Tak więc Cerbera mamy już po swojej stronie. No i pozostaje nam poczekać na kolejne zadania. Za tydzień Meduzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Przypominam o opcji podziękowania pod filmem, tam wsparcie czy podziękuj, możecie mi postawić kawę. No i widzimy się w następnych zadaniach. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming w sklepie. Hej!